Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Witam Państwa. Zwykle spotykamy się tutaj w innym charakterze, odpowiadam na listy. Tym razem jest inaczej. Rozpoczynamy nowy cykl audycji pod tytułem Ziołolecznictwo w obliczu koronawirusa. Jest światowa pandemia, mamy zagrożenie, dlatego też pojawiają się liczne publikacje w internecie, które pokazują i informują o tym, jak się chronić, jak używać naturalnych produktów do tego, aby chronić się przed koronawirusem. Proszę Państwa, wiele z tych informacji nie jest oparta na dowodach naukowych. Trzeba wyciągnąć, aby odcedzić to, co jest faktycznie prawdą, od tego, co jest domniemaną prawdą. Ja stosuję ziołolecznictwo i naturalną medycynę ponad ćwierć wieku. I potrafię, wydaje mi się, to odnieść. Dlatego będę chciał Państwu w tej audycji oraz następnych pokazać te sposoby, które mogą Państwu pomóc w tym, aby nie zachorować. Co jest najlepszą obroną? Poza oczywiście tym, o czym się mówi, czyli higiena. Otóż utrzymanie w dobrym stanie odporności organizmu. Żeby tą odporność utrzymać, należy wiedzieć, co tą odporność jest w stanie osłabić. I na przykład cóż jest takim jednym z najsilniejszych immunosupresantów, czyli czynników obniżających odporność? Stres. Duży stres jest czynnikiem obniżającym odporność. Więc wystrzegajmy się stresu. Alkohol. Pojawiły się w mediach przekazy mówiące o tym. Alkohol chroni przed koronawirusem. Proszę Państwa, zewnętrznie, jak nim myjemy ręce, czy spryskujemy powierzchnię, na które chcemy odkazić. Ale nie w ten sposób. Dobre odżywianie to nie fast foody kupowane w budkach, tylko dobre, porządne jedzenie. To wszystko czynniki, o których musimy wiedzieć. To, żeby się nie wychładzać, czy ciepło się ubierać. Banalne, ale ważne. Przeziębienie, wychłodzenie organizmu to spadek odporności. Na diagramie, który Państwo widzicie, są czynniki, których trzeba się wystrzegać. Musicie o tym wiedzieć. Ale teraz, jeżeli chodzi o zioła, oczywiście będziemy mówić o ziołach, produktach pszczelich. Dlaczego? Dlatego, że właśnie one są w stanie naszą odporność poprawić. Zaczniemy od propolisu, który jest takim jednym z najsilniejszych antyseptyków. Poza tym stymuluje odporność organizmu. Powiemy o pyłku pszczelim, który jest silnym adaptogenem, czyli wzmacnia naszą odporność. I to zwłaszcza u ludzi starszych. Pamiętajcie Państwo o miodzie, który jest w tej chwili preferowanym do spożywania, gdyż też jest w stanie działać przeciwdrobnoustrojowo. Będziemy mówić o ziołach, które znane są z tego, iż poprawiają odporność organizmu. Takie zioła jak zieleć, korzeń jeżówki purpurowej, miąższ aloesu, tarczyca bajkalska, błyskoporek podkorowy, czy czarna huba, olej z czarnuszki siewnej. Tych surowców jest sporo, będziemy je omawiać. Będziemy mówić także o czynnikach, o których Państwo może nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że są ważne do tego, żeby mieć dobrą odporność. Czynniki, które nas uspokajają, czyli korzeń kozłów, kaszyszki chmielu, ziele dziurawca. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy dobry nastrój, jak mamy radość, to mamy wysoki poziom endorfin, substancji, które nas uzdrawiają. Będziemy mówić o substancjach, które utrzymują we właściwym stanie nasz układ oddechowy, śluzówki naszego układu oddechowego, bo one są naszą obroną. To jest nasz chiński mur, który chroni nas przed najazdem tych Hunów, którzy chcą nas zabić. Pamiętajcie Państwo też o właściwej florze jelitowej. I to się tyczy tej diety, która powinna być bogata w błonnik, która powinna być bogata w kiszonki, kiszona kapusta. Kiszone ogórki, to wszystkie kiszonki, one dają nam zdrowie. O tym wszystkim będziemy mówić. Będziemy to dokumentować wysokim poziomem referencyjności. Będą to informacje zaczerpnięte z badań naukowych, nie pseudonaukowych, popularnonaukowych, tylko z badań naukowych. I taka wiedza powinna się przyczynić do tego, abyście Państwo nie zachorowali.
Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.